W Sądzie Rejonowym w Zabrzu odbyła się kolejna rozprawa w sprawie fikcyjnych przydziałów mieszkań w przeznaczonych do wyburzeń budynkach pod budowę drogowej trasy średnicowej. Fikcyjni lokatorzy dostali w zamian lokale na nowym osiedlu Jodłowa w Zabrzu. Na ławie oskarżonych zasiadło 18 osób z prezesem górniczej spółdzielni Luiza włącznie. Dzień dobry panie prezesie, proszę o kilka... Prezes sądu nie odpowiada. Dlaczego? Bo nie. W wyniku takich nieprawnych działań gmina Zabrze straciła przynajmniej kilkaset tysięcy złotych. Szacujemy, że mogło to być kilkaset tysięcy złotych. Średnio mieszkanie na ulicy Jodłowej było wyceniane na poziomie 150 tysięcy. Jeżeli by była taka sytuacja, że nie byłoby zatrzymania tego możliwości wykupu, tak, i możliwości wykupu, bo kiedyś jeszcze obowiązywała zasada, że za 10% wartości mieszkania można było wykupić to mieszkanie, no to wtedy byłyby te straty niesamowite. Mieszkańcy wyburzonych budynków przy Piekarskiej czy Węglowej już 3 lata temu głośno dyskutowali o skandalicznym procederze. Z naszych obserwacji wynika, że to była masa przekrętów, bo jak była ulica Piekarska, stare budy, okna zamurowane, a były przedziały wydawane. Tylko nie wiem, czy to były z Urzędu Miasta, czy to były z Luizy. To aż huczało na osiedlu od tego. Jednym z oskarżonych o pomoc w przestępstwie jest zebrzański poseł Prawa i Sprawiedliwości. Sąd zarzuca mi, jakobym poświadczył nieprawdę, że posiadam mieszkanie, które mogło być przedmiotem zamiany. To jest o tyle dziwne, że równocześnie ten sam sąd wzywa ludzi, którzy w tym mieszkaniu mieszkali i przesłuchuje ich w charakterze świadków. Pytając się praktycznie o różne rzeczy, typu jak się rozliczali za wodę, czy za gaz, czy ogrzewanie było centralne. Nie wiem, jakie to ma znaczenie dla całej sprawy. Następna rozprawa 21 września. Przesłuchiwani będą kolejni świadkowie, m.in. przedstawiciele gminy, która to próbuje forsować stanowisko, że straty poniosło nie miasto, a instytucję, jaką jest drogowa trasa średnicowa. Prokuratura nie zgadza się z taką wersją, bowiem pieniądze przechodziły przez gminę i to ona nimi dysponowała.